dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jakie atrakcje czekają na nas na wyspie Hvar. Przyjrzymy się nie tylko zabytkowym budowlom, ale i winoroślom. Zanurzymy się w chłodzie lokalnej winnicy i rozpuścimy włosy na szybkobieżnej łodzi. Stanięcie na deskach najstarszego teatru w Europie, wybudowanego w 1612 roku, to jedno z moich spełnionych marzeń. A jeśli waszymi marzeniami są podróże, to zaufajcie mi, reżyserowi waszej następnej wycieczki, który zabierze was za kulisy miejsca zwanego Hvar. Hvar to piękna wyspa ciągnąca się przez 270 km wzdłuż wybrzeży Chorwacji. Hvar to również miasteczko, na co dzień zamieszkiwane przez niespełna 4000 osób, ale w takie dni jak dziś, w sezonie, tych osób jest tutaj znacznie więcej. A my z centralnego placu Hvaru ruszymy w poszukiwaniu lokalnych atrakcji. Spacerując po takich miejscach, łatwo przeoczyć detale, a to przecież detale mogą nam najwięcej powiedzieć o tym, co się tutaj działo. Od choćby taki lew, którego pewnie minęlibyście, nie zwróciwszy na niego uwagi. Lew, który jest świadectwem panowania Republiki Weneckiej na tych terenach. Lew, którego wszyscy, którzy po Wenecjanach okupowali przestrzenie do nich wcześniej należące, tacy jak Napoleon, niszczyli je, zmazywali je, jakby ich nigdy nie było. Natomiast w Hvarze takich lwów jest 12 albo 13 i istotna rzecz, na którą możecie zwrócić uwagę, to księga, którą ów skrzydlaty lew trzyma w swoich szponach. Księga, która kiedy była zamknięta, oznaczała, że w tym czasie Republika Wenecji była w stanie wojny. Kiedy ta księga była otwarta, oznaczała ona pokój. Więc doskonale, jeszcze czytając datę eferytą nad głową tego lwa, możecie się zorientować, kiedy i z jakiego powodu został on tutaj umieszczony. A ja, wasz turystyczny lew, pójdę dalej. Nie tylko dalej, ale i wyżej, za mury nieodległej warownej twierdzy, której budowę rozpoczęto pod koniec XIII wieku, a skończono w niezbyt wyśrubowanym tempie, bo dopiero 300 lat później. Jeśli zastanawiacie się, czym jest ta kamieni kupa, cytując klasyka, to już wyjaśniam, to tak zwana słynna hiszpańska forteca, górująca nad miastem Hvar, wybudowana przez Wenecjan, którzy wówczas rządzili tym miejscem. A dlaczego nazywa się hiszpańską? No bo w konstrukcji brali udział inżynierowie z Półwyspu Iberyjskiego, a teraz Polacy z Polski wejdą do środka i zobaczą, co nas tam spotka. A spotkało nas wyjście na dziedziniec, z którego roztacza się obłędny widok na miasto oraz pobliski arsenał. Forteca, która miała chronić ludność Hvaru przed różnymi zagrożeniami, sama w pewnym momencie stała się problemem, kiedy piorun trafił w prochownię w arsenale, który widzicie za moimi plecami. I kiedy to wszystko wybuchło, pociągając za sobą część warownych murów, runęło z góry na miasto, zmiatając po drodze kilkanaście domów. Także z fortecami jak z winem, jak z kobietami. Trzeba ostrożnie. Dalmatyński pies z Dalmacji to jest, zwany Dalmatyńczykiem, który chce pożyć kamerę. Ale nie możemy mu na to pozwolić, bo nie nakręcimy już więcej nic innego. Ała, to jest bardzo silny pies, który postanowił również ze mną się rozprawić. Jak Wenecjanie z Turkami. Dawno nikt mnie tak czule nie całował. Jak ona. Chyba życie sobie tu ułożę, w tym Hvarze. Chodź, pójdziemy prosto do kościoła. Spacerując po wąskich, chłodnych, przepięknych, choć odrobinę wymagających kondycyjnie uliczkach Hvaru, doszedłem do miejsca, które bardzo chciałbym zwiedzić, choćby ze względu na napis bardzo obiecujący, który pojawił się na ścianie. Napis, który oznacza, że w środku mieszkają zakonnice, które w wolnych od modlitwy chwilach dziergają własnymi dłońmi przepiękne, czarowne, delikatne koronki. Ja ich niestety nie zobaczę na własne oczy. Niestety kamera w środku jest niepożądana. Biednemu mojemu kompanowi też chyba nie dane było wejść do środka. K
próbowałem wedrzeć się do klasztoru fortelem, udając zbłąkanego turystę, ale chyba nie byłem pierwszym, który tego próbował, bo groźna pani recepcjonistka samym wzrokiem skutecznie mnie stamtąd wypłoszyła. Po tych miejskich emocjach postanowiłem więc udać się na wieś, do krainy chorwackich winorośli. Cóż to jest za wspaniałość, a wy się pewnie zastanawiacie, dlaczego zachwycam się jakimś kawałkiem chwastu znalezionego w polu. Nic bardziej mylnego. Ten chwast, weźmy to w cudzysłów, to jeden z najsłynniejszych szczepów winogron na świecie, które w tej chwili porasta wiele miejsc nie tylko na wyspie Hvar, ale w całej Chorwacji. Nazywa się Plavac Mały, a ziemia, na której rośnie, jest miejscem historycznym, wpisanym na listę zabytków UNESCO. Dlaczego? Dlatego, że około 200 lat temu przez te miejsca przeszła straszliwa winiarska katastrofa. Winogrona na całej wyspie zostały zaatakowane przez mszyce, przez szkodnika, który wdzięcznie nazywa się filoksera, ale potrafi zrobić naprawdę wielkie, wielkie zniszczenie, jeśli chodzi o uprawy winogron. I to miejsce, ten kawałek lądu jest jedynym, który wtedy przetrwał. Więc jesteście na kwadracie ziemi, na którym rosną rośliny mające ponad 160 lat, więc jest to prawdziwe winiarskie muzeum. Zresztą tych winogron, tych winorośli w tym miejscu, gdzie jesteśmy, rośnie znacznie więcej. Zobaczcie sami. Skoro mówi się po nitce do kłębka, to należałoby też dodać od winorośli do piwniczki z winem. Na wyspie Hvar jest ich całkiem sporo, zobaczmy więc, co dobrego może nas tam zastać w jednej z nich. Pachnie tutaj historią, starością i miłością. Miłością do wina. A to, nie wiem co to jest, ale wygląda niczym połączenie pradawnej owsianki i bursztynowej komnaty. Ale nie po to tu jesteśmy. Przyszliśmy tutaj po to, żeby napić się najlepszego chorwackiego wina. Hi! Hi, nice to meet you. My name is Martin. Ivo. Can you tell me where we are? What's this place? So, we are in Jelsa. This house built my grandfather 85 years ago to improve production of wine in that period. But after that, it was been possible for family to continue production of own labels of wine. So, during that period, after Second World War, we produced just grape and we sell that grape to Big Wine House. We produce wine just for family, friends. So I'm in house 85 years old. Why do you keep the sword on the wall? It's just for decoration. Oh, I thought that if somebody doesn't pay for the wine, you never know. Decapitate. Yes. I kind of feel like at school at the moment because I have the pencil and the paper. What do I need this yes, for? Yes, why? It's usually easier to see what you can, what you will taste, and also sometimes if you want to make some notes, you can do that. I've heard that the most popular and most renowned wine from this cellar is called Medvěd. In Slavic language, Medvěd is bear. Yes. Also in Croatian. Very similar like in Poland, Niedźwiedź. Yes, but we call this wine Medvěd and Medvědica. Medvěd and Medvědica is local name for Mediterranean monk seal. Because of that, it's usually people also from Croatia, from all Slavic language, think that it's Medvěd. No, it's Medvěd. Okay. Shall we start drinking? But before we do it, just tell me, am I supposed to drink this wine or am I supposed to taste it and spit it out? Do what you like, but usually I hope that you will smell it, drink it, enjoy that, and also if you like it, repeat. Wine is simple. When we have the wine in the glass, if we like it, we drink it. If we don't like it, we usually also drink it. Mm. Cheers. How do you say na zdrowie? Żywili. Żywili ili uzdrawili? Na zdrowie. Okay. Na zdrowie. Yeah. This is very fresh, fruity, but a little sour at the end. Yes. So this is characteristic. I hope. So practically for me it's simple. Should I write something on my paper after tasting? If you want, yes, if you don't. So Rosé was the first one? Yes, the first one, we call it number 11. It is our 11th label because we make 11 different wines. So I make the emoticon that I liked this one. So let's taste second one. So this is the fastest growing type of wine in the world in the last 3 years. Okay, let's give it a try then. Yes. So this wine, for example, we have one restaurant with two Michelin stars in Germany for years. And they paint this way with the duck, lobster, something little sweet, born smoky taste. So
So please taste it. Very refreshing. Let's go for something more heavy. Now we will taste our best one. This wine can breathe and also can stay into the bottle for 20-25 years. Pierwsze skojarzenie pachnie trochę jak sierść mokrego psa, który właśnie przyszedł ze spaceru, ale to jest dobry zapach, bo mam psa i lubię go wąchać. This is ripe. This is this reminds me of the soil. You can feel the gravitas in this wine. Sweet wine. Traditional sweet wine. This wine go well with, it's usually around 15-16 alcohol in England. Go well with Christmas cake with cinnamon, for example. That how also, about the cheese? Blue cheese, like Danish blue, like Gorgonzola, Roquefort. Also, if you visit my mom during the day, she will offer to you coffee or this wine, this dessert wine. Where does she live? Near. I will go. We call this type of dessert wine in this area Poršek. And you can find it in lots of families here. I was thinking that having this kind of business, living with wine, being surrounded with wine, how do you cope with all that, that you, you know, didn't become alcoholic? We look for wines, that's my opinion, but like food. Yeah. So you drink, when you eat food, you drink some wine, and then you enjoy that. So it's for the taste, not for the alcohol itself. That's really, because it is not easy to find in this area people who has a problem with alcoholism. Mm-hmm. If somebody has, it's usually somebody who arrived here to live. And I think that, so that's something, you can say also traditional. We drink the wine, usually with food. So for your success, once again. Thanks again. Thank you. Enjoy. And for the people coming here to enjoy your wine. Always. Very, very good. Nie możemy zaburzyć chorwackiego zwyczaju picia do jedzenia, więc skoro mamy już wino w krwiobiegu, musimy jak najszybciej znaleźć stosowny posiłek, przyrządzony oczywiście w tradycyjny sposób. Jestem w lokalnej chorwackiej restauracji, jestem tutaj z żoną. Nie swoją co prawda, ale to nie ma większego znaczenia. Najważniejsze jest to, że jest na stole jedzenie, które wygląda na pyszne. Jest owieczka, jest cielęcinka, jest też coś, czego zwykle nie tykam, czyli ośmiorniczka. Nie tykam oczywiście ze względów takich, że ośmiorniczki są ponoć mądrzejsze od ludzi, a nie chciałbym zjeść kogoś, kto mógłby być moim szefem na przykład i wydawać mi polecenia. Więc zjem sobie coś z tego i zobaczymy, czy warto było jechać taki kawał, żeby włożyć to do ust. Był Niemcem, powiedziałbym das ist optimal, ale jestem Polakiem, więc powiem wspaniałe jedzenie. A po wspaniałym jedzeniu pora na równie wspaniały wieczór. Mamy szczęście, bo Chwar i okoliczne wysepki słyną z bogatej oferty nocnego życia. Tylko jak się tam dostać? Jak się okazuje, z Chwaru całkiem niedaleko jest do Łodzi. Chwaru można wybrać się na wycieczkę wokół archipelagu Wysp Piekielnych, aczkolwiek są to raczej wyspy niebiańskie, przynajmniej jedna z nich, na której można spędzić czas w nocnym klubie, który otwiera się wtedy, kiedy inne miejsca już się zamykają. Od drugiej w nocy do rana trwają tu tańce, hulanki i swawole. Chociaż jak ktoś poszukuje ciszy i spokoju, to też znajdzie go na jednej z tych wysepek, gdzie nie ma absolutnie żadnych hoteli. Czasami można być tam po prostu samemu. Trzeba tylko wynająć łódź, no i spędzić ten czas, jak to się mówi, jakby luksusowo. Podrawałem sobie odrobinę luksusu, ale nie w postaci wielkiego jachtu, tylko chwili refleksji i samotności nad tym, co dzisiaj przeżyłem. A przeżyłem dzisiaj fantastyczny dzień w Dalmacji. Chwar to miejsce, do którego zdecydowanie warto przyjechać, jeśli chcecie przez chwilę pobyć w otoczeniu
z jednej strony wspaniałego azjatyckiego pejzażu, a z drugiej żywego miasta, w którym mnóstwo się dzieje. Żegnam Was na razie czule, moi mili widzowie, łykiem lokalnego wina, a wkrótce spotkamy się w zupełnie innym miejscu, równie atrakcyjnym. A już w następnym odcinku przepłyniemy na Wyspę Brać, gdzie spotkamy się z mieszkającą tutaj Polką, odwiedzimy Szkołę Kamienia oraz dowiemy się, jak poprawnie degustować oliwę.